Cztery wierzchołki prostokąta znajdują się w punktach 11,7, 11, 0, 2, 0 i 2, 7. Narysuj wierzchołki prostokąta w poniższym układzie współrzędnych. Właściwie to nie musimy rysować, bo mamy już wszystkie cztery punkty. Musimy je tylko przesunąć w odpowiednie miejsca. Pierwszy punkt 11,7. Gdzie to będzie? Przypomnijmy sobie, że pierwsza współrzędna to współrzędna X. Mówi nam ona, jak daleko musimy się przesunąć w kierunku X, czyli w poziomie w prawo. Współrzędna X to 11, czyli startujemy w początku układów współrzędnych i przesuwamy się o 11 w prawo. Współrzędna Y wynosi 7, czyli musimy przesunąć się jeszcze o 7 w górę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze raz, 11, jeżeli poprowadzimy przez punkt. Pionową prostą, to przednie ona oś x w 11 i współrzędna y równa jest 7. Jeżeli poprowadzimy przez punkt poziomą prostą, to przednie ona oś y w 7. Współrzędne pierwszego punktu to 11 i 7. Następny punkt to 11 i 0. Współrzędna x to tak jak poprzednio 11, a współrzędna y równa jest 0, co oznacza, że nie przesuwamy tego punktu w pionie. Zostaje on na osi x. Startujemy w początku układu, przesuwamy się o 11 jednostek w prawo i o 0 jednostek w górę. No i punkt leży na osi x. To jest punkt 11,0. Następny ma współrzędne 2 i 0, czyli współrzędna x równa jest 2 i znowu nie przesuwamy się już nigdzie dalej, czyli ten punkt również leży na osi x. Od początku układu przesuwamy się o 2 w prawo i o 0 w górę, albo w odwrotnej kolejności o 0 w górę i o 2 w prawo i ostatni 2 7, czyli współrzędna x równa jest 2 i przesuwamy się jeszcze o 7 w górę. I mamy wszystkie cztery wierzchołki prostokąta na swoich miejscach. Jest jeszcze pytanie w tym zadaniu, jaka jest wysokość prostokąta. Sprawdźmy. Jeżeli chcemy przemieścić się od y równego 0 do y równego 7, to jest to 7 jednostek. Nie musimy tego nawet liczyć. 7 minus 0 równa się 7. Ale możemy to policzyć. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 czyli wysokość tego prostokąta to 7 jednostek. No i zadanie rozwiązane odpowiedź prawidłowa.